czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Mówi się, proszę Państwa, do trzech razy sztuka. Może tym razem się uda. Miejmy nadzieję. Jesteśmy, proszę Państwa, w Miechowie. Rozpoczynamy naszą trasę do Krakowa. Już trzecia taka próba. Dwie poprzednie nie do końca się udały. To znaczy pierwsza nie udała się, dlatego że nas deszcz spotkał tuż za słomnikami. No a przy drugiej dosyć mocne zmęczenie plus to, że następnego dnia trzeba było iść do pracy, spowodował, że skończyłem trasę w Damicach i zrobiłem tych kilometrów zaledwie 30. Natomiast dzisiaj po prostu najważniejsze jest, żeby się udało. Ile nam to zajmie, nie ma znaczenia. Dzisiaj po prostu chcemy to przejść, mieć to zaliczone. Miechów, Kraków. Miejmy nadzieję, żeby odczarować tą trasę raz na zawsze. Także witam Was bardzo serdecznie w Miechowie i ruszamy. No, dzisiaj tędy jechaliśmy pociągiem, nie tak dawno temu, więc ponownie Kamieńczyce PKP. 31 minuta naszej trasy, zaczęliśmy bowiem o 8:48. Za nami, proszę Państwa, drewniany kościół w Czesławicach, ale wiecie o nim więcej z materiału Wędrujące Kościoły, także do niego Was odsyłam. Jak widzieliście, początek naszej trasy przebiegał tą samą drogą co dwie poprzednie próby, natomiast tutaj właśnie w Kamieńczycach, gdzie była stacja kolejowa, nastąpiła pewna zmiana. Skręciliśmy w prawo, przeszliśmy przez tory, przez rzeczkę, dotarliśmy tutaj, na tą drogę właśnie z trasy o Wędrujących Kościołach. Ponieważ dzisiaj do Słomnik chciałbym skoncentrować się na trasie takiej, żeby było jak najmniej podejść, żebyśmy szli w miarę po płaskim terenie. Ja wiem, że jak na wyżynę miechowską to pewnie jest ciężkie do zrobienia, ale jeżeli będziemy się trzymać blisko koryta rzeki Szreniawa, a także torów kolejowych, to mamy ku temu dużą szansę. Jak jechałem pociągiem, to widziałem tą drogę, która właśnie biegła wzdłuż torów. Widziałem ją też na mapie, ale nie byłem jej pewny, czy nią się da iść. Już da się nią iść. Więc z Przesławic, koło Domu Kultury, skręciliśmy sobie w tą drogę. Idziemy i za chwilę dojdziemy do stacji PKP Smroków. I w tym właśnie momencie minęła godzina naszej trasy, 9:48. Ostatnie dwa razy, jak szliśmy w tej trasie, to przechodziliśmy tam koło tego węzła, a my teraz przechodzimy tak, jak jest, tak są tory kolejowe, to mamy taki bardzo, bardzo długą estakadę i my pod nią będziemy teraz szli i za chwilę dojdziemy do drogi asfaltowej. Proszę Państwa, godzina 33, jesteśmy w miejscowości Smroków i przez tą wieś przechodzimy, a potem będziemy znowu wzdłuż torów kierować się w stronę Słomnik. Po naszej prawej stronie jest stacja PKP Smroków. W tym momencie mijają 2 godziny, odkąd ruszyliśmy z Miechowa PKP. Stacja Słomniki. Nasz czas to 2 godziny 32 minuty. Idziemy na razie wzdłuż torów, a za chwilę nasza droga powędruje do góry, w stronę rynku. I jesteśmy, proszę Państwa, w Słomnikach na rynku. 2 godziny 51 minut, chwila przerwy i za chwilę ruszamy dalej. No, kawałeczek szliśmy tą starą siódemką. Teraz skręciliśmy na drogę, która idzie na Kocmyrzów. I tą drogą przez Niedźwiedź idziemy do Ratajowa i w pobliże skrzyżowania, skąd będzie ulica szła do Zaborza.
Pałac Wodzickich w Niedźwiedziu, a więc Niedźwiedź, właśnie do niego wchodzimy. Proszę Państwa, w 3 godziny, 2 minuty, jeśli byśmy mieli mówić o samym tempie, o samym chodzeniu, natomiast 3 godziny, 18 minut, jeżeli liczymy z przerwami. No i proszę Państwa, piękny widok z Niedźwiedzia na kościół. Dwie wieże kościoła w Słomnikach, a tam Słomniki i dalej za tymi blokami na wzgórzu widać kościół w Prandocinie. Przechodzimy, proszę Państwa, przez tory kolejowe. Po raz ostatni przechodzimy dzisiaj przez tory kolejowe. Jesteśmy koło stacji PKP Niedźwiedź, ale tu jest jeszcze inna ciekawostka. Bowiem jak rok temu szliśmy tędy z Markiem, to ta droga asfaltowa tutaj zakręcała w prawo, szła wzdłuż torów, tam za tymi domami, skręcała w lewo i szła dalej prosto. A teraz chyba dla spokoju także tych mieszkańców, co tutaj mają domy, udało się wytyczyć nową asfaltową drogę właśnie tędy, omijając tamte domy. I tak jakby trochę mniej kilometrów przez to. Nie no, żartuję sobie oczywiście. No i popatrzcie, mijamy znowu ten kawałek S7 z Widomej, który wtedy tam mijaliśmy koło Szczepanowic z Smrokowa, jak szliśmy pod, a teraz idziemy nad ulicą. Ona tam oczywiście za chwilę kończy swój bieg, kiedyś będzie szła aż do Krakowa. W tym momencie 4 godziny 43 minuty, jeżeli liczymy całą trasę, a jeżeli liczymy bez przerw, to 4 godziny 23 minuty. No, troszeczkę zboczyliśmy z trasy, bo musimy uzupełnić płyny, więc idziemy sobie teraz do Iwanowic Dworskich. Idziemy ulicą Świętego Rocha, a koło nas płynie rzeka Dłubnia. Tak jak mieliśmy przez pierwszy fragment naszej trasy do Słomnik rzekę Szreniawę, tak teraz po naszej stronie lewej płynie rzeka Dłubnia, a płynie w przeciwną stronę niż my idziemy. Także dojdziemy tylko do sklepu, uzupełnimy zapasy wody, pożywienia i pniemy się w Damice. Iwanowice Dworskie Włościańskie, godzina 5 godzin 12 minut. Tu mamy tą starą karczmę, tam dalej mamy kościół, a my tutaj za chwilę w lewo do sklepu. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.